Cześć! Czyż nie jest pięknie? Las, świeże powietrze, słońce i nowiutkie kije do testów. Dziękuję dystrybutorowi firmy Sport Concept, która te kije mi użyczyła jako chyba jednemu z pierwszych, żebym się z nimi przespacerował, przetestował i powiedział, co o nich sądzę. No więc szybciutko Wam o tym powiem, licząc na to, że kije pojawią się w Polsce w sprzedaży, bo na razie jeszcze jest to zupełnie nowy model, jeszcze nie znam ceny tego modelu, więc czekamy, jak się sytuacja rozwinie i trzymam kciuki za to, żeby się kije pojawiły, bo jest to naprawdę coś dobrego. Myślę, że spodobają się szczególnie osobom, które lubią intensywne treningi, szybkie treningi i szukają kija lekkiego i bardzo sztywnego. Ten kij jest wyjątkowo sztywny, bardzo dobrze amortyzuje drgania powstające przy uderzeniu o podłoże i to na twardszych ścieżkach i kawałek się przeleciałem gdzieś tam przez ulicę po asfalcie i naprawdę dobrze sobie z tym radzi. Jest bardzo lekki. Nawet w pierwszym takim odczuciu na co dzień chodzę o 20 gramów cięższymi kijami. Było mi trochę dziwnie, ale myślę, że to po kolejnych kilometrach tylko pójdzie na plus. One ważą chyba 136 gramów. Słuchajcie, to jest naprawdę lekki sprzęt. Tutaj ta dolna część kija jest taka odchudzona. Tu jest, jeśli się nie mylę, pewnie 14 mm. Tu jest 16 takiego łącznika wzmacniającego, to chyba ma to na celu, żeby ten kijek był lepiej wyważony, żeby główny ciężar kija był tutaj przy rękojeści. Także to też podejrzewam, że wpływa na czucie tego modelu korzystnie. To co mamy tutaj to ostry grot, także to przy takich kijach sportowych już innego okrągłego, płaskiego grotu nawet bym się nie spodziewał, więc tu musi być ten zaostrzony grot. W komplecie są nakładki gumowe, Fizan robi je dość dobre, ale jeśli chodzić dużo po asfalcie, to lepiej od razu brać sobie przy zakupie na zapas, ale ten kij jest zrobiony do chodzenia w terenie, do chodzenia na zawodach, do chodzenia generalnie bez tej nakładki gumowej, więc oczywiście tylko w sytuacjach awaryjnych, jeśli macie konieczność przejścia po asfalcie no to dłuższego odcinka, to wtedy te nakładki gumowe sobie zakładamy. Rękojeść jest taka jak w Fizanie we wszystkich innych modelach. Troszeczkę zostały udoskonalone w tym modelu, czy w tym roku w ogóle w kijach Fizan paski. Są takie bardziej masywne, wyglądają bardzo solidnie. Na razie we wszystkich kijach Fizana mamy standardowo dopasowany rozmiar MK. Pasuje na wszystkie standardowe dłonie, czyli jeśli nie masz bardzo szczupłej dłoni albo bardzo masywnej, to się w tą rękawiczkę zmieścisz. Jeśli ją zaciśniemy do maksymalnej, no zobaczcie, tu niby jest fajnie, bo można ściągnąć bardzo mocno, jest bardzo mały otwór na bardzo wąskie przedramię, to naprawdę dziecięce, ale tu już nam się kończy rzep. To jest to, z czym Fizan od wielu lat nie może sobie poradzić. Wystarczyłoby doszyć tutaj troszeczkę tego rzepa do końca więcej i nawet przy bardzo szczupłych dłoniach byśmy mieli zapięte kije do końca, więc przy bardzo szczupłych dłoniach będziemy atakowali, tutaj będę sugerował firmie, polskiemu dystrybutorowi Fizan, żeby była możliwość dopasowania, dołączenia do kijków pasków w rozmiarze S, a nie M. Przy już naprawdę, jeśli ktoś ma dużą dłoń, zostawmy tu kilka centymetrów, no to tu wejdzie, ale widzicie, odczepia się, a nie, no bo to nie jest tak, żeby tak się ze 2 centymetry rzepa zaczepiły, no to mamy taki otwór. Wydaje mi się, że też znów w drugą stronę masywne, duże dłonie mogą powodować, że ten pasek będzie z kolei za mały. Więc ta MK jest takim dla takich średniaków jak ja. Jeśli masz standardową dłoń, to bez obaw każdy kij sobie z Fizana dopasujesz. Paski, tak jak widzicie, są odpinane. One bardzo fajnie, jak już dopasujesz sobie, to one bardzo fajnie tu trzymają dłoń, idealnie przylegają. Ten plastik wychodzi w tym miejscu, w którym powinien wychodzić, żeby się wpiąć do kija i od razu mamy dłoń przyczepioną
bezpośrednio przy kijku, to czy mam dłoń zaciśniętą czy otwartą, nie powoduje, że kijek zmienia swoje ułożenie względem dłoni, więc to wszystko jest tu zrobione bardzo dobrze. Jak widzicie, próbowałem już też, czy uda się odpiąć jednym palcem tej samej ręki. Udaje się to. Nie jest to może super wygodne, ale szybkie. W sumie myślę, że kwestia nauczenia się i przyzwyczajenia, więc jest to w porządku. No tak jak widzicie, ciach, ciach, już się chyba nauczyłem i bardzo łatwo można to zrobić. Ten plastik, który tu mamy zamocowany przy ewentualnych ćwiczeniach z kijami, troszeczkę się obija o kijki, ale nie utrudnia trzymania kija. Chodzi się z tym wygodnie, trzyma się dobrze. Jak tu właśnie wypuszczamy kij daleko do tyłu, to on jest cały czas pod dobrą kontrolą. Kijek nigdzie nie ucieka, nie odstaje, nie ociska. Jest to zrobione poprawnie bardzo i za to duży plus. Materiały, które są tu wykorzystane, to jest korek stopiony z gumą, więc bardzo odporny na użytkowanie. Nie można się do tego przyczepić, jest to neutralne w dotyku, nie jest ani jakieś super wygodne, ale na pewno nie jakieś negatywne. Po prostu się z tym idzie i nie zwracasz na to uwagi, więc jest to po prostu zrobione prawidłowo, tak jak być powinno. Ale przede wszystkim myślę, że główną cechą tego i zaletą tego kija jest jego lekkość, jego materiał, bo jest tutaj, wydaje mi się, naprawdę wysokiej jakości, co daje dużą przyjemność w czasie chodzenia. No i zobaczymy, jaka będzie cena, czy tej przyjemności nam nie zepsuje. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę mógł Wam o tych kijach coś więcej opowiedzieć, jak już będę znał wszystkie szczegóły i mam nadzieję, że będziemy mieli nowego czempiona wśród kijów do Nordic Walkingu z firmy Fizan 3K. Do zobaczenia.